Cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie na kawie z wróżką na urlopie, stąd też będzie to kawa luzacka będzie. Poczekam jak się zbierzemy, dlatego że jest to kawa również tudzież spóźniona, ale bywa. Urlop zobowiązuje, więc bym powiedziała, że i spóźnienie urlopowe no, obowiązkiem było. Także mam nadzieję, że zaraz będziecie, dojdziecie, przyjdziecie, ale pomyślałam, że kawę można zrobić, mimo iż od razu zapowiadam, że programy pod tytułem Wieczór z wróżką będą się ukazywały w momencie, kiedy nabiorę chęci do zajrzenia gdziekolwiek w sensie zawodowym, ale mówię tak, zrobię kawę, to Wam powiem. Nie spodziewajcie się w tym tygodniu stabilizacji godziny 21. Z tego względu, że iż urlop mam, posiadam i zamierzam wykorzystać jakkolwiek. A dzisiaj spóźnienie kawowe jest dlatego, że jak to na urlopie, 5 rano człowiek się obudził, więc potem jak się położył spać, to zaspał i tak to wygląda. Także tak, napisałam Wam, że będziemy mieli 15 po kawkę, jest 14, więc na spokojnie, wiecie, kawę, ciastki. I powiedzcie mi, kto z Was też tak miał, że herbatniki w kawie macza, albo w mleku. Najlepsze wersje jedzeniowe kawy ever, nie? A potem te okruszki w tej kawie z tymi fusyma. No, także tak. Jak zaczęłam, to skończę. I tak jak mówię, wieczory z wróżką mogą istnieć, mogą nie istnieć. Nie wiem, co będę robić. Czy nie będę, ale mówię, kawę zrobię. Bo energetykę sobie tygodnia zobaczymy tylko w takiej dziwnej formie, bo mam jedynie karty tarota i runy. Nie brałam całego zaplecza pod tytułem karty rymowanki czy inne rzeczy, więc po prostu sobie popatrzymy w energetykę tygodnia. Dziękuję Magdalena za smacznego. I jeszcze ja tak mam, że zawsze z łyżeczką, nie? Nie może boli. Dobra, bierzemy się za energetykę. Karty tarota, powiem Wam, mam podróżne. W sklepie 8.com istnieją karty tarota Universal White, czyli na zasadzie Rider White'a, ale są w puszce. Jak są we wpuszce, co oznacza, że się do przewozu nadają glancuś. Także tak. Natomiast te mają fajne tyły, mają gwiazdkę i są małe, poręczne. Jeżeli, nie wiem, one są na przykład mniejsze od mojego portfela, bo ja lubię mieć duży portfel, więc wszędzie się zmieszczą, to zobaczymy. Magdalena mówi, że też tak ma z łyżeczką zawsze. Dzień dobry, Renata. Dobra, słuchajcie, zobaczymy, jak będzie wyglądało energetycznie w tym tygodniu. Kawa nie będzie długa, bo już do powiedzenia mam niewiele, ale popatrzamy. Dobra. Energetyka. Nawet nie wzięłam mojego chińskiego przewodnika, ale to z premedytacją, bo nawet na niego patrzyłam, mówię, wezmę, ale mówię tak, nie. To będzie urlopowa kawa z wróżką, bez chińskiego przewodnika będzie. Dzisiaj mamy 7 pucharów, czyli tak naprawdę mamy trochę rozmymłanie. Trochę tak, no ale skoro na całym naszym polskim terenie jest święto narodowe, więc ci pracują, co muszą, albo ci, co mają dyżury, więc myślę, że takie ogólne rozmymłanie w ogólnej energetyce może być. Rozmarzenie, rozświergolenie, można sobie pooglądać telewizję, można sobie posłuchać radia, można sobie nic nie porobić i to będzie bardzo słuszne. Fajnie by było, gdybyśmy nie przenieśli tego na wtorek, bo to często tak bywa, że jak już zrobimy chillout 3 dni, to może być takie przeniesienie na wtorek, ale warto by było, nie? Wezmę jeszcze runy rozpłaszczę, bo ja tu po turecku, słuchajcie, ja tu po turecku. Także i zobaczymy energetykę runiczną. Czuję się jak Baba Wanga w szerokiej szacie. No a ten sweterek to jest taki, powiem Wam, szatowy. Energetyka runy Hagal. Także jeżeli byście chcieli cokolwiek zniwelować, zakopać, ewentualnie tak przejechać do żywego i zedrzeć, to będzie dzisiaj dobrze. Natomiast należy uważać w kontaktach międzyludzkich, bo może być trochę nerwowo, także może tak być. To uważajmy.
Dobra, zobaczymy wtorek. W kartach Tarota wtorek mamy w karcie Maga, więc już czynny, więc już tutaj się nabiegamy, narobimy, ale to wiecie, obowiązków w tygodniu nam nie ubywa, chociaż dnia wolnego przybyło, więc myślę, że we wtorek to wszystko, co z poniedziałku, co gdzieś tam się może zebrać, to i tak trzeba będzie wykonać. Natomiast i możliwości, i chęci do wykonywania tychże powinny nadejść, bo czterodniowy tydzień pracy jest dobrym tygodniem. Także bardzo kreatywnie i twórczo. A jeżeli chodzi o runy, runa Lagus, czyli mamy pewnego rodzaju nowości, projekty. To jest runa, która pokazuje dobre współdziałanie i współgranie ze wszystkim, co niesie ze sobą właśnie woda albo żywioł wody, ale również nowość, narodzenie się projektów, pomysłów, więc może być dosyć kreatywnie, jeżeli chodzi o wtorek. Wtorek kreatywny, fajny, ładny i spokojny. Sie środa, w paziu monet, czyli tutaj już wpadamy w rytm pracy, obowiązków. Pamiętajcie, że ja mówiąc o pracy, nie mówię tylko o takiej pracy, która jest od godziny 8 do 16 i u kogoś, ale również takie obowiązki nasze, domowe, niekoniecznie zawodowe, to też jest praca, chociaż często niedoceniana i niekoniecznie płatna. No to są efekty, na przykład w ogródkach, tak? Napracujesz się, ale masz fajny ogródek. Są efekty, na przykład w domach, które są fajnie urządzone, pachną ciastem i w ogóle są takie milusie. Także tutaj już wpadamy w środę w rytm i już nam nic nie będzie straszne. Zobaczymy. Mamy runę Jera, runę zbiorów, runę siewu, runę cykliczności, czyli pewne rzeczy wracają do normy. Jak mamy runę cykliczności, to znaczy tak, wstajemy o odpowiedniej godzinie, robimy swoje obowiązki, nie mamy już totalnie żadnego rozleniwienia ani innych takich rzeczy i lecimy w obowiązki, jak paść monet. Wiemy, co robić, lubimy to robić i do przodu. I tak jak mówię, jeżeli mówię o zawodowych rzeczach, to nie tylko zawodowych, ale również domowych. We czwartek zaczyna się pijaństwo, a tak na poważnie trójka pucharów niesie ze sobą radości, radosne wieści, radosne nowiny. Trochę przesytu, trzeba uważać na przegięcie w pewnych sprawach, ale z drugiej strony jest lekka, łatwa i przyjemna, więc i taka energia we w czwartek będzie nam towarzyszyła, więc to jest fajne. I zobaczymy runkę. Są nowe runy i ja tamte to już znam na pamięć, a te po prostu muszę obejrzeć, żeby zobaczyć, jaka runa. Tamte już znam po kształcie. Mamy runę Ingwas, bardzo ochronną, mocną, silną runę. Tak ona z daleka może przypominać o dale, ale to jest Ingwas. Mówiące o kosmicznym jaju, czyli o takim bezpiecznym miejscu i zadowoleniu. I przy tej trójce pucharów to ja bym powiedziała tak, jak macie ochotę się napić, to trzeba wiedzieć z kim i trzeba wiedzieć gdzie, żeby było chronione, żeby było bezpieczne, ale będzie to dobry dzień. Także fajnie. I piątkujemy. As monet. No, piątek niby tygodnia, koniec i weekendu początek, ale okazuje się, że w sprawach zawodowych i w sprawach domowych możemy wpaść na różnego rodzaju nowe pomysły i je po prostu w bardzo fajny sposób realizować. Tu mamy potencjał do realizacji. A tu będziemy grzebać runę. Grzebiemy runę, runa Berkano. No, tutaj kobiety swą kobiecość jako dzierlatki, bo pamiętajcie, że Berkano to jest też wyraz trójbogini, oprócz tego, że brzozy, wyraz trójbogini i tak naprawdę w każdej z nas tkwi ta, jak to mówią, dziewica, czyli osoba, która zaczyna jak gdyby wkraczać w życie, tkwi pełnia kobiecości i rozkwit kobiecości, ale również tkwi starucha, czyli nasza życiowa mądrość. I my właśnie te życiowe mądrości przy runie Berkano będziemy mogli wykorzystać. Widzę, że słyszycie kicie. Tak, kicie są jęczydła po prostu. Kicie są jęczydła. Więc trzeba, ale kicie są kicie. No kici nie zawiążemy pyszczka. Niech jęczy. W sobotę słońce. Znaczy z długoterminowych prognoz wynika mi, że dopiero w niedzielę będzie słońce. Taka majówka. Znaczy, gratulacje, co mówię, współczuję tym, którzy wyjechali na majówkę jako na grill, spacer po lesie albo inne fajne rzeczy, takie, wiecie, wyjazdowe, bo
U kogo nie pada ręka w górę, albo nie wieje, albo nie jest zimno i piekielnie niefajnie. Natomiast w sobotę zaświeci nam słońce. Jeżeli nie emocjonalne, to być może słoneczne po prostu. Przypuszczam, że może być i cieplejszy dzień, i cieplejsze stosunki. Jest to karta bezpieczeństwa i stanowczo zadowolenia. Także tak. A zobaczymy runę, tak jak mówię, ich nie znam. O, runa Durizas. Bardzo mocna ochrona, runa lodołamacz, jak ja to nazywam. Tutaj żaden wróg tej runie się nie oprze. Czyli łącznie z kartą Słońce. Przydepnijmy. Przydepnijmy. Łącznie z kartą Słońca runa ta stanowi totalne bezpieczeństwo. Czyli jeżeli w sobotę mamy, w ogóle w tygodniu mamy do zrobienia jakąś ważną rzecz, gdzieś musimy się udać z czymś takim, wiecie, ważkim, trudnym, to sobota będzie, mam wrażenie, jednym z lepszych dniów na takie, właśnie tak wiem, dni, właśnie na takie działania. No i niedziela, królowa monet. Spokojnie, bezpiecznie, równoważnie, z uziemieniem, możliwościami, działaniem, sukcesywnie. Spokojna energetyka. Patrzcie, nie dopiekł nam ten tydzień. Maj zaczyna się dobrze. Ja nawet Wam powiem, oprócz tego, że księżyca ubywa, to nie mam pojęcia, w jakich znakach zodiaku, ponieważ nie zrobiłam sobie w moim bullet journalu znaków zodiaku, ale wiem, że 2, 5, 7 i 9 mamy pusty bieg księżyca. Trzeba tak ostrożnie z tym pustym biegiem księżyca. Dobrze, i do niedzieli oddala. No to jak królowa monet, słuchajcie, matka, żona, kochanka, runa domu. Można się zająć, można celebrować. Ja nie mówię, że zająć się domem oznacza dom posprzątać. Umówmy się. Zająć się domem oznacza wycelebrować ludzi, porozmawiać, ognisko domowe podtrzymać. Bo dom, ja wiem, sam się nie sprzątnie, ale nie przesadzajmy, nie przesadzajmy. To już. Także jak widzicie, energetyka dobra i poprawna. Chowam moje runy. Znaczy, wzięłam specjalnie jakby inną talię run. To nie jest talia. Inny zestaw run. Z tego względu, że jeżeli tamte mam już wysiedziane, jajka smocze, kto ogląda Wieczory z Wróżką, ten wie, że one są wysiedziane, te runy. Zawsze są w fotelu obok, a tak naprawdę pod pośladem, że tak powiem, najczęściej. To mówię już, niech tam będą, niech tej energii nie zmieniają. Wezmę zestaw, który w zasadzie leży zawsze na księdze. Moją księgę też mam, dlatego że sobie pewne rzeczy tam, wiecie, uzupełniam, robię, jak to na urlopie bywa. I pomyślałam sobie, że właśnie wezmę inne, żeby to były runy, tak jak był tarot w drodze, tak będą runy w drodze. Tarot w drodze też jest, słuchajcie, nie żeby nie było, że nie mam talii. Tarota w drodze. Gdybym wylazła, bo na przykład przestałoby padać, albo gdyby coś się zdarzyło, to tarot w drodze znowu będzie. Także tarot w drodze jest, runy w drodze będą, księga w drodze jest i się okazuje, że mały plecaczek to za mało, bo jeszcze oczywiście na urlopie to jest tak, że trzeba mieć bandę statywów na przykład, bo musicie na czymś stać, coś musi człowieka oświetlać, komputer musi być, ładowarki do wszystkiego musi być, więc po prostu logistyka. Dobrze, słuchajcie, czyli tak mniej więcej kształtuje się energetyka pod tytułem co mam, to wykorzystam, nie to, co w domu, że tak powiem, a teraz co mam, to wykorzystam, świeca, którą zapalimy sobie za dobry tydzień, mimo że święto, mimo że poniedziałek, ja nawet, widzicie, nie mam takiej urlop, uspokoić się, wychillautować, nie budzić się o 5 rano, dlatego że urlop, wyspać się trzeba, wściska. Także zapalimy sobie naszą świecę za pogodny może, zacznijmy od tego, może się uda, słuchajcie, jakiś taniec nie deszczu, żeby tylko nie za skutecznie, bo ostatnio jak robiliśmy tańce deszczu, to potem nas zalało, bo tam w Biebrzy się te lasy paliły, czy tam łąki, i zrobiliśmy taniec deszczu i potem to jak szlunęło, to tak do teraz pada przez tą suszę hydrologiczną, której wody ubywa normalnie. Ale ładnie. Jaki ładny poblask. Proszę bardzo. Zapalamy nasze ogienki, jak co tydzień, po to, żeby nas żywioły prowadziły, żeby nam drogę rozświetlały, żeby dobre pomysły nam dawały, żeby głupot się nasze głowy nie trzymały i żeby działo się to wszystko, co najlepsze i od święta, i na co dzień. A ja chyba tak zostanę. Zdjęcie muszę sobie zrobić. Zrobię zdjęcie. Ale potem. Także tak, jeżeli ktoś ma, to dołączajcie się do nas tą świcą,
a jak ktoś nie ma, to się mentalnie dołączajcie, intencja się liczy, także tak, a świece zapalicie jak będziecie mogli, w sensie wiecie, magia wymaga zapłaty, a świeca jest naszą zapłatą. No, pięknie świeczucha wygląda w kamerze, też mi się tak wydaje. Koty tutaj wariują, poza kadrem. Dobrze, słuchajcie, teraz tak, jak ktoś ma urodziny od dzisiaj do niedzieli następnego tygodnia, to mi mówcie, ja spróbuję Was wyłowić i oczywiście dać przesłanie. Jeżeli chcecie to przesłanie dla kogoś, to musi być tego kogoś zgoda, chyba że tam się zdarzy czasem matka dla córki, to jeszcze tam matce, najwyżej córka nie wysłucha i przeżyjemy. Także tak. I tak jak mówiłam, ogłoszeń nie mam wiele, bo i dużo się dziać nie będzie, bo mnie nie ma. Bo mnie nie ma. Ale przede wszystkim to jest tak, że zacznę od produktu tygodnia, którym jest kreda. Jakkolwiek to nie zabrzmi, kreda, gwoździe, kompas i sznurki. To są takie najważniejsze rzeczy, które powinny być zawsze w magicznym kociołku dobrej czarownicy, dlatego że służą. I do czego służy kreda? Oczywiście o wszystkim możecie przeczytać na stronie sklepu Pentagram, ale powiem pokrótce, iż najważniejszą taką mocą uświęconej kredy, która była uświęcona 6 stycznia, której zrobiłam zapas po to, żeby każdy mógł sobie na nią pozwolić. Nie jest on niewyczerpywalny, ale jeszcze istnieje. Jest to zwyczajna kreda, która nie jest zwyczajną kredą, bo jest po prostu konsekrowana. I co robi kreda? Kreda ochrania przede wszystkim, więc zataczanie kręgów albo pisanie run albo jakichś znaków na drzwiach, na oknach. Taką kredą bardzo mocno działa ochronnie. Mam przesłanie dla syna, pełnoletni jest, matka pyta, najwyżej syn nie wysłucha. Dobra, syn ma na imię nie wiadomo jak, ale mama Renata. Dobra, przesłanie. Przesłanie urodzinowe. Nie muszę śpiewać, mogę robić przesłania, bardzo dobrze. Powinien mieć lepszą ocenę rzeczywistości, w której się znajduje. On nie analizuje czasem ludzi, nie analizuje wydarzeń i może robić czasem takie głupoty, naprawdę z głupoty, a nie z, na przykład z wredności charakteru. I fajnie by było, gdyby on się nauczył. Ja wiem, że on ma teraz 19 lat, no ale kiedyś to już na wojnie byli, dzieci rodzili, śluby brali, nie? Oceniali jakoś sytuację, więc warto by było, żeby on nauczył się samodzielnie tej oceny, co oznacza, że mama musi trochę mniej tego syna tam, wiecie, pilnować, dać się sparzyć. To by tak poniekąd. W serduchu z takiego człowieka, który bardzo często sporo daje innym ludziom, powinien wnieść równowagę w dawaniu i braniu w każdym procencie. To tak. A jeżeli chodzi o działania, nauka. Ja nie wiem, bo 19 lat to tak, mógł skończyć naukę, mógł zacząć drugi etap, bo to różnie bywa, ale i tak go nauka dogoni, i tak będzie musiał, więc za to powinien się wziąć bardzo mocno, bo było nie było, być może papier studyjny się w życiu nie przydaje, ale umiejętność uczenia, analizy, czytania ze zrozumieniem i takich rzeczy przydaje się bardzo mocno, więc trzeba. Na imieniny nie można przesłanie, tylko urodziny i tylko od dzisiaj do niedzieli. Dokładnie tak. No i a propos tej kredy, właśnie funkcja bardzo ochronna. I słuchajcie, właśnie na przykład często mówicie, mam koszmary, przychodzą do mnie jakieś tam inkuby, sukuby, dziwne rzeczy. Kredą wokół łóżka. Kenas, echwas, berkano na drzwiach, ochronnie. Algis na oknach albo gdzieś upowały. Ja wiem, że jak moja mama robiła oczyszczania, tylko ona, wiecie, stare metody, czyli szufelka taka od wungla, żarzące się te, węgiel się żarzy, zioła na to,
I wiem, że zawsze były krzyże robione w przejściach, czyli tak naprawdę jak macie nad oknami, to może być robiony krzyż albo na futrynach drzwi. Widać, nie widać, ale jest. Tylko to nie były krzyże nasze, znaczy ich nie katolickie, tylko to były po prostu X-y, tak? Na zasadzie wyiksowania energii. Więc również kreda do tego może służyć, co by już tego wungla na tych sipach, jak to kiedyś mówili, nie nosić. Także produktem tygodnia jest kreda. Ja zapraszam bardzo serdecznie. Nie jest to produkt drogi, ale wy wiecie, że o czasie konsekrowany i tam normalnie mocy nabiera. Mocy nabiera. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, jak już być może zauważyliście na Instagramie, robi się różowe cacuszko. Różowe cacuszko się robi. Różowe cacuszko jest słodkie. Barwniki spożywcze, cukier spożywczy, olej kokosowy i dodatki spożywcze, ale nie do jedzenia, bo nie, bo do jedzenia to trzeba mieć jakieś tam, wiecie co, koncesje czy co, nie wiem, jakieś tam rzeczy, ale do magii. I to będzie cukier Beltane, znaczy być może jak byliście na rytuale, to zauważyliście, że sobie ten cukier tam obok stał, żeby również cały czerwony, różowy jest, tam czerwony taki nie jest mocno, różowy jest. A czemu różowy? Bo z tą miłością jest trochę tak, że oczywiście i czerwony, i różowy, nawet w magii świec jest kolorem miłosnym, z tym, że czerwony jest potencją, potencjałem, energią taką z lędźwi, z Marsa, z seksualności, a różowy jest takim polepszyć, ocieplić. No i właśnie będzie powstawał cukier Beltane. Jest tego sztuk ograniczona liczba. Wiecie, cukier można było kupić 100 kilo, ale słoiczków nie. Dlatego jest jego ograniczona liczba będzie, ale będzie wystawiony dopiero po moim powrocie, bo iż oprócz tego, że on się zrobi, oprócz tego, że jest rytualnie w Beltane, w sabat i w ogóle naprawdę miłosny, miłosny. Jak ktoś miał olejek Afrodyty, miłosny, można szczyptę, jak to się mówi, szczyptę lubczyku do rosołu, ale można obtoczyć świecę tymże, na przykład miłosną. Także wiecie, takie użycia magiczne, wiecie, to tak jak z solą można rozpuścić, zrobić mgiełkę, popsikać atmosferę, pachnie pięknie, od razu mówię. Wszystko jest takie, wiecie, powiedzmy z jadalnych rzeczy, że potem, to znaczy w ogóle tego się nie je, oczywiście, że nie, ale z jadalnych rzeczy jest zrobione. No, szczypta lubczyku do rosołu. I można ten cukier w różny sposób, magiczny oczywiście, tylko ja zaliż, wykorzystać. Jest on miłosny, więc polepszenie atmosfery w domu, polepszenie między ludźmi, nie, takie rzeczy, które się robi z taką magiczną intencją nienaruszania wolnej woli, one oczywiście nie będą spętywać i nie będą zmuszać nikogo, ale zbudzenie atmosfery, będą działały jak ostrygi albo truskawki z szampanem i ma taki truskawkowy kolor różowo-czerwony i pachnie ładnie, także to swoją drogą, czyli można, wiecie, zastosować. I tak, on oczywiście, czemu będzie wystawiony dopiero za tydzień? Z tego względu, że iż po pierwsze ja wrócę, a jeżeli będzie trzeba wysłać 1000 paczek, żartuję, tyle tego nie ma, ale 1000 paczek, to trzeba to zawieźć samochodem, nie będzie Dorota szła za przeproszeniem na pocztę, na drugi kraniec, w ogóle jeszcze wieś, miasto i poczta. Także ja będę. A po drugie, oprócz tego, że on jest magiczny, to jeszcze chciałybyśmy, żeby wyglądał i potrzebujemy do tego piór. No więc, jak to już się zrobi? Bo muszą być pióra. Nie wiem, czy wiecie, muszą, inaczej się wróżka udusi, bo pióra będą normalnie dodawały lekkości naszym emocjom. Już to widzę po prostu. Mam to. Mam to. Więc będziemy cukrować. No jak będziemy cukrować, to będzie tak. Olejek Afrodyty jest robiony raz w roku. Cukier Beltane. Słuchajcie, mam tak. Czemu zioła na przykład na miłość? Czemu? Cukier. Wsadza się ludzi do słoików z miodem, co by im życie osłodzić, to czemu pary nie mają sobie życia osłodzić, albo samotne osoby miłości przyciągnąć cukrem? Wyniknęło mnie to z wielkiej analizy i będzie miłosny cukier. Także wiecie, czekajcie, bo to jest taki produkt, który się rzeźbi, który się rzeźbi. Patrzę, co ja tu jeszcze mam. Cukier się robi, mam napisane i to już Wam opowiedziałam. Kreda, produkt tygodnia, Wam odpowiedziałam. Mam potem napisane, programy będą jak będą. Bo autentycznie nie chce mi się kompletnie.
Więc jak mi się będzie chciało, albo zobaczę znowu, że mam 500 maili, to coś zrobię. Tym bardziej, że komfort pracy akurat na telefonie nie jest takim komfortem pracy jak w domu na streamie i tych moich ogromnym monitorze. Więc to wiecie, tak wiadomo. Dlatego jeżeli tam macie jakieś pytania na CITO, nie polecam, nie polecam. Mam jeszcze napisane webinar Magii Luster. Ja dzisiaj chyba na swój profil wrzuciłam ogłoszenie, iż webinar Magii Luster będzie się dział już w miesiącu maju. Wrzuciłam Wam również link do sklepu, przez który to link należy kupić tenże webinar. Dorota tam wszystko spina, rachunkuje, cudaczy, zbiera. I będziemy tutaj o lustrach sobie opowiadać. Pamiętajcie, że webinar zazwyczaj 2-3 godzin wiedzy, którą Wam podaję, którą można potem wykorzystać. Pierwszy raz robię webinar Magii Luster, więc nie jestem pewna, ile się tej wiedzy tam zmieści w tym wszystkim. Aczkolwiek najwyżej zrobimy sobie kiedyś część drugą jakąś, albo wybiorę coś, co można już wykorzystać, a jeżeli głębiej, to w drugiej części, a może się uda, chociaż nie sądzę, ale może się uda wszystko. Także zapisujcie się, wszystkie koszty, zapisy ten macie w ogłoszeniach. Jeżeli chodzi o rytuał zdrowotny, bo pamiętacie, że przez cały kwiecień robiliśmy dekret zdrowotny, po to, by przygotować własną energię na to, by ruszyć z rytuałem zdrowotnym. I pierwszy rytuał zdrowotny odbędzie się 13 maja, co jest, nie wiem w jaki dzień tygodnia, ale mam przed sobą kompa, to zaraz Wam powiem. Co jest w czwartek, w sumie bardzo dobrze, dlatego że ja zawsze, nie wiem czy to jest poprawne nawet, ale tak intuicyjnie, to ja zawsze w czwartki uwielbiałam robić właśnie tę intencję na zdrowie, bo mi się ten czwartek z tym jowiszem tak kojarzył, tak powiększyć zdrowie, wiecie, może nie ująć choroby, ale powiększyć zdrowie. I będziemy robić to w czwartek teraz, to znaczy 13. I warunkiem przystąpienia do tego rytuału, czego ja sprawdzać nie będę, bo to jest Wasza odpowiedzialność, jest zrobienie dekretu, czyli macie jeszcze powiedzmy 10 dni na to, żeby ten dekret skończyć. No jeżeli na przykład ktoś nie robił dekretu, to niech go zrobi teraz i się przyłączy do nas w czerwcu, tak? Jeżeli nie zrobi, to niech zrobi w czerwcu, a przyłączy się w lipcu. To jest rytuał dla wszystkich chętnych, otwarty, bez zapisywania się, tylko należy pamiętać, że link będzie na szkole, żeby nam obce energie nie właziły. Także pamiętajcie, że ten zdrowotny w maju będzie 13, a potem, to ja właśnie chciałam, pierwszy czwartek miesiąca, więc na przykład w czerwcu, pierwszy czwartek będzie 3, tuż po dniu dziecka. Także wiecie, tak te czwartki akurat i fajnie, że ten 13, że 13 to wisienki wiedzą dlaczego 13, fajnie, że właśnie 13 zaczniemy. To jest specyficzny dzień, to jest 13, to jest cyfra czarownic, albo cyfra Judasza, ale to pominąwszy. Cyfra była szczęśliwa w Babilonie, więc co tam czarny kot i co tam 13. Także tak. Także o tym należy pamiętać. I chciałam Was, bo tak jak mówiłam, ogłoszeń dużo nie będzie, urlop jest, kropka. Ja od września nie miałam takiej chwili przerwy, oprócz tam ze 2 dni świątecznych w jednych świętach i ze 2 dni w drugich, także to tam szału nie ma. A teraz robię relokację i resetuję umysł. I co? I polecam Wam nowy kanał mój, Księga Cieni Joanna Wiśniewska, tak? Tam pokazują się filmy stare, ale tam są tylko magiczne przepisy i będą karty tarota, tylko bez kawek, webinarów, wróżków, wieczorków, poranków, średniaczków, innych diabączków, które są na tym kanale, bo ten kanał jest od wszystkiego, bo jest takim moim pierwszym kanałem i tu Wam pokażę jak rysuję, tu Wam pokażę jak gdzieś jadę, a w ogóle jest super, także tak. Patrzę, co tam wypisujecie, że czarne koty i trzynastki są super, też się z tym zgadzam, trzynastki są super, dlatego mówię, jeżeli macie jakieś pytania typu do wróżki, na te wieczory z wróżką czy coś, to wcale nie błagam o cierpliwość, tylko jak gdyby ćwiczę Waszą cierpliwość, w tym tygodniu programy będą, jak po prostu się dosiądę i będę miała taki
no dobra, robię program. Przypuszczam, że dzisiaj albo jutro jeden się pojawi, co by jak gdyby odgruzować rzeczy z 2 dni, ale to tak, nie wiem o której, nie, po prostu jak dosiądę, tak będzie. Bez umawiania się, że konkretnie, że 21, że coś, po prostu zrobimy taki urlopowy miszmasz i dopiero od przyszłego poniedziałku wszystko wróci do normy, czyli już mam znowu z zegarkiem w ręku Wiśniewską. Ale ja Wam powiem, że na przykład ja nie próżnuję, nie żebym próżnowała, bo na przykład no właśnie to pogotowie, a pogotowie runy żywiołów. Albo rozpisałam Wam film, który chcę Wam nagrać. Jak zostać czarownicą. Jak widzicie, cała strona notatek. Albo czy tatuować magiczne symbole, a propos tatuowania run i różnych innych rzeczy. Także wiecie, głowa pracuje, ręka pracuje, przygotowują się tematy, ale dla mnie to jest... ja lubię, ja nie umiałabym tak usiąść, tak nic nie porobić, więc... Muszę, inaczej się uduszę. I no, to będzie taki też podkład na różne inne działania filmowe. Także takie rzeczy będą się i się dzieją. Ja tu jestem otoczona pisaczkami, kartami, coś tam gdzieś odpowiem, coś tam, wiecie, sieć zarzucę, ale psychicznie odpoczywam, czyli nie trzymam się godzin, terminów i niczego. No, to tyle. Pamiętajcie, produkt tygodnia Kreda. Możecie zapisywać się teraz, była pełnia, tak? Wiecie co, że ja się naprawdę wbiłam. Tak, teraz będzie nów. 11, tak? Chyba. Z tego, co pamiętam. Wiecie co, ja tak nowie pełnie. Też macie takie wrażenie, że ten czas tak zaprasza, że normalnie nie można się odnaleźć, bo ja to po prostu, słuchajcie, robię jakiś rytuał, zaraz już drugi, zaraz już trzeci, zaraz już kawa, poniedziałek. Rytuał. 11 chyba jest nów. Cofnęłam na kwiecień, to nie, poczekajcie. Oczywiście tu nie ma nowiów, w sensie, tak, 11 we wtorek. Także na nów się też możecie zapisywać, to jest koszt 22 zł i razem czynimy. I w zasadzie powiem Wam, że no teraz jak gdyby ja chilloutuję, a od 10 od poniedziałku wraca wszystko do normy, więc już będzie poukładane po prostu. A teraz taka kawa z kawą, kawa z moczonym ciastkiem, kawa z łyżką, mam nadzieję nie w oku, kawa z wróżką i tak po prostu. Ale powiem Wam, nie polecam wyjazdów w te weekendy długie. Znaczy ja i tak zrobiłam dobry myk, bo z tego co patrzyłam na Instagramie, to wszyscy już w piątki meldowali się w miejscach wypoczynku długomajowego, nie? Już tam naprawdę bardzo dużo osób. I powiem Wam, że sprytnie dosyć wyjechałam z domu, aczkolwiek i tak załapałam się na korek, bo za Warszawą, na Zwężce, gdzie 3 pasy w kierunku Białegostoku przechodzą w 2, był 10-kilometrowy korek. Z tym, że nie był to taki korek, że zatwardzenie, tylko był to taki korek, że wolno, ale się jechało, więc tam powiedzmy z 15 minut nie było dramy, ale jednak. Natomiast potem, o dziwo, bo podlaskie drogi mają to do siebie, że jedziesz i nie ma. A czy są łosie, renifery, jelenie, czasem jakiś słoń przebiegnie, czasem jakaś szeptucha przeleci na mietle. A tutaj jechali, tylko że ja jechałam tak daleko, bo jestem pod granicą białoruską, ja jechałam tak daleko, że tak wszystkie samochody tak w bok, bo takim wężyku jechaliśmy, a samochody tak w bok i wreszcie też zostałam sama. Także tak. Dobra, czas szybko mi leci ten czas. Nie, mi się te nowie spełnią, gdzie pełnia, co teraz robimy, gdzie jesteśmy, w jakim czasie, w jakiej przestrzeni. Ale to może dobrze, nie wiem czy dobrze, ale w zasadzie jeżeli mamy trudne czasy, to tak jakby naprawdę siedzieć tyłkiem na rozżarzonym węglu, to wtedy jak człowiek ma jakieś zmartwienia, kłopoty, to tak ciągną się te dni, tak nie jest tak jak powinno, a w momencie, kiedy człowiek tak robi swoje, jakaś lekkość jest, to nie ma takiej dramy i może wtedy ten czas leci. Dokładnie tak. Dobra, moi kochani, to by było na tyle z kawą. Mam nadzieję, że energetyka pod tytułem karty i runy też się podobała. I tak jak mówię, w normalnym trybie spotykamy się od poniedziałku następnego, więc nie pytajcie mnie o... I tak Wam zrobiłam pogotowie run i żywiołów, żeby nie było. Umieszczone są energie, można korzystać. Fajnie, bo ja mam normalnie, wiecie co, tak spojrzałam, urodzinową swoją runę Sovillo, Sovello, jak zwał, tak zwał, i mam powietrze, czyli jak gdyby bliźniaczy żywioł. Więc fajnie, może to być taki dobry tydzień. Tak myślę, niech to będzie dobry tydzień. No, także od następnego poniedziałku wszystko wraca do normy, a teraz życzcie mi udanego urlopu, odpoczynku. No, życzcie mi, żebym nabrała siły, werwy i chęci do działania.
I nie wstawała o 5 rano z tego względu, że mogę pospać do 11, a potem śpię do 11, bo akurat po 5 godzinach roboty różnej rzeczy, bo przecież nie wiedziałam, w co ręce włożyć, to sobie poszłam spać. No. Ja Wam dziękuję za bycie, za uczestniczenie. Fajnie, że jesteście na kawkach. Może uda się kawkę ściągnąć i wrzucić na YouTube, aczkolwiek nie jest to powiedziane, że tak już będzie. Buziaki dla Was, dzięki i spodziewajcie się niespodziewanego, ponieważ nic w tym tygodniu nie będzie ustalone.